Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Norbert Goc. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jakiego błędu nie popełniać przy redukcji tkanki tłuszczowej, aby osiągnąć trwały sukces. Zapraszam. 90% ludzi chcących zredukować tkankę tłuszczową zawsze popełnia ten sam błąd. Omówmy to sobie na konkretnym przykładzie. Załóżmy, że mamy osobę ważącą 80 kg. Jej celem jest zgubienie 10 kg w bardzo szybkim czasie. I to jest pierwszy problem. Wyznaczamy sobie zbyt ambitny cel, na który nie dajemy sobie czasu, nie dajemy przyzwolenia, że osiągnięcie tego celu może trwać pewien okres. Zazwyczaj, żeby schudnąć szybko, podejmujemy radykalne kroki. Zatem przechodzimy przede wszystkim na co? Na dietę. Dieta, żeby dała mocne, szybkie spadki kilogramów, musi być oczywiście niskokaloryczna i dosyć wymagająca, na której nie będziemy czuć się zbyt pewnie, zbyt dobrze. Następnie, jeżeli mamy już dietę, osoba chcąca zredukować tkankę tłuszczową podejmuje morderczy trening, czyli mocny trening, zazwyczaj wykonywany codziennie albo co drugi dzień. Trening, który nie daje możliwości regeneracji pełnej, a powoduje jedynie bolesność mięśni. W takim systemie funkcjonujemy sobie przez tydzień, dwa, trzy, może miesiąc, może trochę dłużej, do momentu, w którym nie pojawi się jakaś słabość, być może jakiś gorszy moment w życiu, gorszy nastrój lub jakaś impreza rodzinna czy ze znajomymi, co zaburzy cały efekt. Zazwyczaj, jeżeli pojawia się gorszy moment, zaczynamy sobie nagradzać to, cały ten trud morderczego treningu i diety, zaczynamy sobie to nagradzać w postaci jakiegoś niedozwolonego produktu. Załóżmy jakiś fast food, pizza, może alkohol, czy jakiś obiad na mieście, nie do końca zgodny z zaleceniami odżywiania. I początkowo, jeżeli byliśmy w tym miejscu, waga wynosiła 80 kg, przeszliśmy sobie na morderczą dietę i trening, oczywiście myśląc, że wytrzymamy w tym, bo przecież jesteśmy silni, damy sobie radę. Waga pięknie poleciała na 75 kg. Pojawia się gorszy moment w życiu, zaczynamy się nagradzać, obijemy się jakiegoś tam wieczoru, nagle waga wskakuje na 76 kg przez jeden wieczór. No to sobie myślimy, dobra, takie objadanie nie służy, więc znowu trzeba wrócić do tego. Dieta, głodzenie się, trening, super. Waga znowu trochę spada, później znowu się nagradzamy, waga znowu rośnie, później jeszcze raz się nagradzamy, waga znowu rośnie i być może jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz wpadamy w takie błędne koło i pojawia się poczucie, że zdrowy styl życia jest nie dla nas, my w takim czymś nie będziemy funkcjonować i przede wszystkim w ogóle nie ma konkretnych efektów, które by nas zadowalały, więc wracamy do mniej więcej punktu wyjścia. I to jest optymistyczny scenariusz takiego zachowania, bo jeżeli spadliśmy 75, później trochę urosło, spadło, zatrzymało się na 80, super. Natomiast bardzo często ta waga nie zatrzyma się na 80, tylko rozchwiejemy metabolizm i waga wzrośnie na przykład do 82, 3, 4 i tak dalej. I w tym momencie wpadamy w błędne koło, zaczynamy nabierać na wadze i nie osiągamy swojego efektu. A wszystko dlatego, że całe odchudzanie, cały zdrowy styl życia traktujemy jako proces. Proces, który ma potrwać 3 miesiące, pół roku, ma zrobić ze mnie super gościa, super laskę, super formę plażową, zredukować kilogramy i później sobie wrócimy jak gdyby nigdy nic do starych nawyków żywieniowych, będziemy dalej zalewać się alkoholem, obiadać i tak dalej. Słuchajcie moi drodzy, to tak nie działa. Jeżeli chcemy osiągnąć trwały efekt, to nigdy
takim schemacie. Trzeba się wyzbyć przede wszystkim podejścia, że trzeba być na diecie, że trzeba morderczo trenować codziennie, po godzinie. A później, żeby się nagradzać. Ok? Jeżeli wyeliminujemy to, to pojawi się podejście, które zazwyczaj proponuje większości osobom, które sprawdza się nie tylko na teraz, ale przede wszystkim i na całe życie. Tak zwany stabilny kwadrat. Na czym dokładnie polega stabilny kwadrat? Wygląda to w ten sposób. Chcemy zredukować tkankę tłuszczową. Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę, że nie możesz traktować tego jako proces, który na którymś etapie się zakończy. Czyli teraz na 3 miesiące podejmuję dietę, będę morderczo, ciężko trenował codziennie, wyżyłuję organizm do granic możliwości, będę się głodził, być może stracę zdrowie, schudnę i okej, koniec procesu. To się nigdy nie sprawdzi. Natomiast należy zdać sobie sprawę z jednej rzeczy, że nie wolno być na dietach, które powodują, że jesteśmy głodni, wyczerpani, sfrustrowani i które powodują u nas ograniczenia. Ograniczenia, że czegoś nie mogę zjeść, bo jestem na diecie. Przede wszystkim, moi drodzy, przemyślane wybory w sklepie, czyli szukamy produktów, które będą służyć naszemu zdrowiu, a nie produktów, które będą zapychać żołądek, dzięki czemu nie będziemy głodni. Czyli nawyki żywieniowe to są takie rzeczy jak na przykład zamiast białego pieczywa wybieram pieczywo żytnie albo razowe, zamiast ziemniaków tłustych, smażonych czy frytek wybieram więcej ryżu, kaszy, mniej makaronu, więcej znowu produktów z pełnego ziarna. Na przykładzie mięsa, drobiu wybieram chude produkty, mniej tych tłustych i tak dalej, i tak dalej. Tutaj można mnożyć wiedzę i przykłady. Więc jeżeli mamy już ustanowione, przemyślane wybory, następnie planujemy sobie regularną aktywność fizyczną. I regularna aktywność fizyczna oznacza to, że musi być podejmowana regularnie. Czyli należy podejść do tego jak do codziennej higieny, jak do codziennego mycia zębów, codziennego wzięcia prysznica, kąpieli i tak dalej. Z tym, że nie trzeba trenować codziennie, wystarczy, że zaczniesz tak naprawdę trenować 2 razy w tygodniu. Z tym, że jeszcze ważna kwestia, trening musi być odpowiednio przemyślany i dopasowany do Twoich możliwości, do Twojego układu ruchu, do Twojego stanu zdrowia i do Twojej aktualnej kondycji. To nie może być na zasadzie wezmę sobie jakiś gotowiec, plan z internetu i teraz pójdę poćwiczyć i będę znowu katować organizm, bo będziemy wchodzić wtedy w to, morderczy trening, tego nie chcemy. Tylko mądry, przemyślany trening dopasowany do możliwości, który przede wszystkim zastymuluje Twoje mięśnie i organizm, poczujesz się dobrze, a nie zniszczy go. To jest bardzo ważne. Mając te dwie rzeczy, przechodzimy do trzeciej rzeczy, czyli aktywności pozatreningowej. Tutaj mam na myśli głównie wyrabianie dziennej normy kroków, czyli bierzemy sobie, załóżmy, smartfona czy smartwatcha, patrzymy jaką mamy średnią dobową. I teraz jeżeli, załóżmy, jesteś na home office, pracujesz na siedząco z domu, siedzisz dziennie bardzo dużo, po 10-12 godzin i Twoją jedyną aktywnością jest przejście z sypialni do łazienki, salonu, kuchni, do salonu i do sypialni przez całą dobę, to najprawdopodobniej nie wyrabiasz więcej niż 2000 kroków. Ok? 2000. Poniżej 5000 kroków na dobę traktujemy, że to jest siedzący tryb życia. Więc teraz musimy znaleźć sposób na to, żebyś ty wyrabiał więcej niż 5000 dziennie. Na początek, jeżeli wyrabiasz 2000 kroków, dążymy do tego.
5000. Później zwiększamy dawkę o kolejne 500, 1000. Do 6, 7, 8 i tak powiedzmy 8, 9, 10, no to już będzie fajnie. Teraz, mając te trzy elementy, czyli to jest cały styl życia. Mamy aktywność pozatreningową, regularny trening i mądre nawyki żywieniowe. To w momencie, jeżeli pojawia się jakieś wyjście ze znajomymi, jakaś impreza rodzinna, czy po prostu masz ochotę zjeść coś innego, to robisz tak zwane świadome odstępstwa. I jaka jest różnica między tym a tym? Przede wszystkim taka, że tutaj nagradzasz sobie trud diety, morderczego treningu, no bo przecież ciężko trenowałeś, głodziłeś się, jak tam zjesz raz coś innego, nic się przecież nie stanie. Musisz się nagrodzić za cały trud, prawda? Natomiast tutaj robisz świadome odstępstwo, po prostu jesz posiłek, cieszysz się tym bez poczucia winy, ponieważ wiesz, że regularnie trenujesz, jesteś aktywny fizycznie i na co dzień dbasz o mądre, przemyślane wybory. I tutaj występuje zasada 90 na 10, czyli 90% moich działań w skali tygodnia, mojego odżywiania, to są przemyślane wybory, natomiast 10% to są świadome odstępstwa, z których czerpie się ogromną radość. A uwierzcie mi, że jeżeli na co dzień zdrowo się odżywiacie i czerpiecie z tego radość ogromną, z tego, z treningu i z aktywności krokowej, to do tych świadomych odstępstw też tak bardzo nie ciągnie i jeżeli już zjesz coś innego, to czerpiesz z tego też ogromną radość, czyli te produkty, nazwijmy to niedozwolone, zupełnie inaczej smakują niż gdybyś je spożywał codziennie. Stabilny kwadrat to jest coś, to jest narzędzie, które spowoduje, że będziesz mogła utrzymywać się w formie przez całe życie, a nie tylko przez 3 miesiące.